Drodzy widzowie i sympatycy mojego kanału, mam dla was bardzo ważny komunikat. Choć obiecałam solennie, że będę regularnie umieszczała filmiki, szczególnie dotyczące wróżenia, to jednak na razie muszę zaniechać swojej działalności i radosnej twórczości. Jest to związane z awarią mojego stacjonarnego komputera. Nie jest to żaden wymysł, po prostu prawie 3 lata temu, nabyłam stacjonarny, dużej mocy komputer marki Lenovo, ale tak się pechowo złożyło, że rok po kupieniu tego komputera wprowadził się do mieszkania pode mną bardzo młody mężczyzna, który energicznie zabrał się za generalny remont swojego mieszkania. Przy czym przez ciągu 8 miesięcy robił tam niesamowite rzeczy i pracowały tam młoty pneumatyczne. Był tak niesamowity duży kurz, choć pozatykałam wszystkie przewody wentylacyjne, to jednak kurzu było tak wiele, że mój komputer tego nie wytrzymał i wysiadł w nim wentylator. Był on wtedy na gwarancji. Odesłałam go do firmy, która zreperowała mi komputer. Komputer jest bardzo dobry. Ma bardzo dobry procesor, jest wysokiej mocy. Mogę na nim montować i wrzucać do niego bardzo dużo filmów. Tam też mam program do montowania filmów. Okazało się po roku od naprawy tego komputera, że znowu wysiada w nim wentylator. Pan, który przyszedł do mnie, było to 6 tygodni temu, próbował naprawić, jakby częściowo poczyścić wentylator i na jakiś krótki czas, 2 tygodnie, było można się tym komputerem posługiwać. Ale komputer znowu wysiadł, ponieważ, jak przypuszczamy, dano używkę, a nie nową część. W związku z tym, po to, aby zamówić nową część, należało zamówić ją w Chinach. Czekałam na tę część 6 tygodni. Parę dni temu otrzymałam tę część, ale okazało się, że Chińczycy pomylili się i zamiast wentylatorka przysłali jakieś inne gniazdko. Oczywiście znowu pan, który naprawiał, bo to on to wszystko robił, napisał do nich, więc Chińczycy odpowiedzieli, że dobrze, że niech już sobie zostawi tę niepotrzebną nam część, że oni przyślą rzeczywiście ten wentylator. Mam nadzieję, że ten wentylator dojdzie, ale poprzednio czekałam prawie 6 tygodni, więc obawiam się, że dłuższy czas nie będę mogła opracować żadnego filmu. Mogę wrzucić tylko filmik w taki sposób, że wgram go do komputera, laptopa mojego męża i bez żadnej obróbki wrzucę go na YouTube. Ale jak wiecie, tu chcę wam pokazać, jeśli mi się uda, sujki, które sobie uwiły gniazdo na kwitnącej wisience. Już prawie kwitnącej. I troszeczkę puste, dosyć niedzielne, bo jest 5 kwietnia. Moje osiedle. Moją ulubioną ławeczkę na tym osiedlu. No więc cóż się dzieje dalej z moim komputerem? Nie mogę go już uruchomić, ponieważ nawet myślałam o tym, żeby nabyć jakąś używkę i na krótki czas zmontować po prostu ten komputer, ale w sumie to nie ma sensu.
Również obiecał mi pomóc syn. My zamówimy z synem swoją drogą ten wentylatorek, więc może ktoś z nas albo ten informatyk, który zajmuje się komputerem, albo my otrzymamy część właściwą. Jest mi niezmiernie przykro, że w czasach tak ciężkich, kiedy mogłabym przekazać wam dużo informacji na interesujące was tematy, nie mogę opracowywać filmów. Niestety filmy o wróżeniu z kart muszą być montowane. I nie jestem w stanie takim jednym ciągiem ten film pokazać, ponieważ wycinam często fragmenty, gdzieś się, że tak powiem, mogę pomylić, przejęzyczyć i wtedy muszę te kawałki wyciąć. Ponieważ wszystko robię sama, więc jest mi ciężko taki film jednym nagrać ciągiem, ponieważ wstaję, odchodzę, wyłączam, czasami coś powtarzam, bo wydaje mi się, że zrobiłam to źle, czy czegoś nie dopowiedziałam. Mam więc taki dla was komunikat, że nie będę, dopóki nie będę miała swojego komputera właściwego, umieszczała żadnych filmów. Ten jest niepoprawiany, niemontowany. Po prostu widzicie nasze podwórko i to, co się tu dzieje. Sąsiedzi ładnie tak wszystko uporządkowali już na wiosnę. Jednocześnie muszę wam powiedzieć, że śledzę sytuację, która jest na świecie i w Polsce. Towarzyszą oczywiście temu najróżniejszego rodzaju emocje, odczucia, przeczucia. Nie próbuję wróżyć z kart w tej sytuacji. Nie próbuję. Tutaj bardziej jednak ufam już własnej intuicji, przeczuciom, wiedzy, którą posiadam. Muszę wam powiedzieć, że musicie być cierpliwi. To wszystko, co się dzieje na świecie, tak szybko się nie skończy. To nie jest nawet kwestia roku. Ale świat, który się zmieni, będzie inny i niekoniecznie tak zły, jak myślą ludzie. Sądzę, że wszyscy się dźwigniemy po tej zapaści, że damy sobie radę i odrodzony świat może być chyba nawet lepszy niż to, co otacza nas obecnie. Składam wam wszystkim serdeczne życzenia świąteczne. Przede wszystkim zdrowia, otuchy, cierpliwości. Pomagajcie sobie, podtrzymujcie się na duchu. To wszystko, co jest nam dane w życiu, czemuś służy. I my nie zawsze od razu dostrzegamy pozytywną stronę tego, co się dzieje. A ta strona istnieje, zapewniam was. Ta strona może przynieść wam dużo zmian, które choć na początku będą się wydawały niekorzystne, w ostatecznym rezultacie mogą na lepsze zmienić wasz los. Jak to się mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Trzymajcie się więc, cierpliwie czekacie, czekajcie na to, aż Chińczycy dostarczą mi potrzebny wentylator. Jestem z wami w tych ciężkich chwilach i chciałabym wam po tym, jak będę mogła posłużyć się swoim komputerem, opowiedzieć
również o ludziach, którzy przetrwali w najróżniejszych zakątkach świata czas epidemii, którzy sobie poradzili, nie załamali się, bo to jest bardzo potrzebne innym. Co zrobić, aby przetrwać? Myślę, że trzymać się duchowo, pomagać sobie nawzajem, dbać o siebie. Wszystkiego dobrego. Nie chorujcie. Bądźcie zdrowi. Nie traćcie nadziei. Jutro będzie lepiej.